A teraz trochę mniej znane oblicze wyspy Santosa, ponieważ takie bardzo przyrodnicze. Jestem teraz naprawdę jakbym był na łonie natury, jakbym szedł przez jakiś tropikalny las z podwieszonymi roślinami i pnącymi się w górę drzewami łączonymi przez pnącza. To jest naprawdę w Singapurze niesamowite, że mimo że Santosa jest taką niewielką w gruncie rzeczy wysepką, o wiele, wiele mniejszą niż sam Singapur, to potrafiono tutaj znaleźć miejsce i na ogromne, nowoczesne centrum handlowe wraz z gwoździem programu, czyli kasynem. Potrafiono znaleźć miejsce na plażę, gdzie sprowadzono piasek z Indonezji. Po prostu przewożono ten piasek statkami. I znaleźliśmy już miejsce na takie trekkingowe trasy. Nie są one może duże, może przejście wszystkich zajmuje gdzieś około pół godziny. Jest jeszcze trasa rowerowa, która ma około 2 km. Więc nie jest to oczywiście jakiś wielki wysiłek, ale jest naprawdę niesamowite, że na takiej wyspie, gdzie rządzi generalnie wielka komercha, potrafiono zbudować coś takiego. Trochę teraz za mną jakiś taki mini wodospad. Tutaj wszystko natura, można się poczuć naprawdę jakby się było w dżungli. I to w Singapurze jest naprawdę świetne. Ci ludzie są świadomi tego, co mają i chcą swoje zasoby. To, co im dała natura, dała im bardzo niewiele, wykorzystywać do samego maksimum. Tymczasem kontynuuję swój trek.